Patronem podcastu jest OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki w Polsce. W poprzednim odcinku, Dylemat Architekta, omówiliśmy obszary konfliktu interesów, jakie posiada zatrudniony przez inwestora architekt oraz jakie skutki owe konflikty mogą rodzić. Konflikty te są naturalną konsekwencją rzeczywistości materialnej, w jakiej żyjemy i nie należy się na nie obrażać. Każdy wykonywany zawód polega na próbie optymalizacji zarobku lub ograniczenia kosztów. To samo dotyczy relacji architekt, inwestor. Mówimy tu w szczególności o inwestorze zmuszonym okazjonalnie realizować inwestycje na własne cele, nie zaś o deweloperze, ci dzięki powtarzalności wykonywanej pracy nauczyli się optymalizować współpracę z uczestnikami procesu budowlanego. Inwestor okazjonalny w sposób szczególny potrzebuje profesjonalnego doradcy, więc z natury musi zaufać jednorazowo zatrudnianemu doradcy. Czynności najczęściej wymagające zatrudnienia architekta to analiza chłonności inwestycyjnej terenu, uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z towarzyszącymi dokumentami, zaprojektowanie budynku, zaprojektowanie zagospodarowania terenu, nadzór inwestorski i aranżacja wnętrz. Większość tych czynności inwestor może zrealizować samodzielnie, jednak z uwagi na wysoką komplikację wymogów formalnych, jak i konieczność władania wieloma technikami, a także zmysłem projektowym naturalnym, jest sięgnięcie po architekta. W niektórych przypadkach, jak na przykład wykonanie projektu budowlanego jest to wymagane prawnie. Wiemy zatem, że przy odpowiednio złożonej inwestycji zatrudnienie architekta jest nieuniknione, a wiemy też, że architekt ma wiele sposobów, aby zarobić na inwestycji. Jak zatem optymalizować koszty inwestycji, aby finalnie być z niej zadowolonym? Kluczowe jest to, aby wiedzieć, czego się chce i jak będzie wyglądało użytkowanie inwestycji w przyszłości. To podstawowe założenie, bez którego nie ma możliwości dobrego planowania. Samo określenie sposobu, w jaki obiekt będzie funkcjonował, to połowa sukcesu. Poświęć na to wiele czasu, zanim zainwestujesz myślenie jest najtańsze. Kolejny czynnik ograniczający to finanse. Mało kto dysponuje nieograniczonymi zasobami i może pozwolić sobie na wszystko. Określ więc, ile chcesz wydać i już na początku stwórz rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Taka rezerwa powinna wynosić minimum 30% wartości inwestycji. Pozwoli ci to racjonalnie gospodarować finansami już na samym początku. Nieprzewidywalne nieprzewidywalności zawsze się zdarzają. Mając te dwa założenia, przedstaw je architektowi. Jego zadaniem jest skonfrontować zamiary względem możliwości oraz zaproponować ci najkorzystniejsze rozwiązanie. Jeżeli na początku nie pozostawisz wielu wątpliwości i postawisz jasne ramy swojej inwestycji, ograniczasz pole dowolności dla architekta. Najtrudniejszym elementem negocjacyjnym dla inwestora są przepisy formalno-prawne, a w Polsce jest ich naprawdę dużo. Zaryzykuje stwierdzenie, że nie ma na świecie ani jednego człowieka, który znaje wszystkie od początku do końca. Na domiar złego, w polskich urzędach panuje wszechwładna interpretacja. Każdy urząd może inaczej zinterpretować przepisy i narzucić je architektowi, a ten narzuci je inwestorowi. Zatem określiłeś granice swoich marzeń inwestycyjnych i możliwości finansowych, a w Twoją inwestycję wkraczają ograniczenia wynikające z przepisów. Urząd będzie Cię chronił przed samym sobą, abyś na przykład nie miał miejsca parkingowego zbyt blisko okna lub zbyt małej powierzchni zabudowy. Tak zdarzają się decyzje wymuszające dolną, nie tylko górną powierzchnię zabudowy. Możliwych absurdów jest dużo. Jako inwestor nie wiesz wtedy, czy naprawdę tak musisz uczynić i zapłacić za wymuszone wymagania, czy też możesz z tym skutecznie walczyć. Musisz pamiętać, że zarówno architekt, jak i urzędnik będą interpretować wymagania asekuracyjnie, tak aby zabezpieczyć siebie przed hipotetyczną odpowiedzialnością. Nie będą zważać na twoje wydatki. Nie ma tu dobrej i jednoznacznej odpowiedzi, jak postąpić. Każda sytuacja jest różna i inwestor musi sam zdecydować, jaką decyzję podjąć. Proces budowlany, jak większość życia społeczno-gospodarczego w Polsce, jest przeregulowany. Ważne jest, aby zatem nie przyjmować bezkrytycznie narzuconych rozwiązań, które ograniczają lub podnoszą koszty inwestycji, oraz próbować szukać rozwiązań alternatywnych. Kolejnym trudnym elementem inwestycji i współpracy z architektem jest mnogość technologii i rozwiązań technicznych. Funkcjonujemy w okresie szalonego tempa rozwoju. Rynek proponuje wiele alternatywnych rozwiązań. Trendy takie jak transformacja energetyczna, zamiana źródeł energii, wahania cen, cyfryzacja i automatyzacja, nowe technologie materiałowe i inne elementy techniczne nie ułatwiają podejmowania decyzji. Trudność polega na tym, że większość nowych rozwiązań jest tak nowych, że nie zdążyły jeszcze sprawdzić się w długoletniej praktyce. Eksploatacja i wymagana trwałość zastosowanych technologii w budownictwie planowana jest zwykle od około 40 do 50 lat. Zupełnie już nieprzewidywalna jest zmiana przepisów, która może również decydować, czy wybory technologiczne były trafne. Jak wspomniano wcześniej, tu również nie ma jednej reguły postępowania. Jednak inwestor powinien wiedzieć, że decyzję musi podjąć i ponieść ryzyko zastosowanego rozwiązania i jest to jego wyłączne ryzyko. Namawiamy więc, aby korzystać z usług, analiz i raportów o terenie ONGOPL, które powodują, że na początku wiesz więcej.